Dzień dobry, witajcie. Na pewno słyszeliście, że twarda skórka pomidora, papryki albo jabłka może Wam się przykleić do żołądka. Tak? I przez to później będzie sranie albo żyganie. Ja często spotykałem się z takimi twierdzeniami, że ktoś najadł się pomidorów i później wymiotował, no bo skórka mu się przykleiła do żołądka. Z fizjologicznego i anatomopatologicznego, patofizjologicznego punktu widzenia, jakkolwiek byście na to nie spojrzeli, to jest niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że błona śluzowa żołądka wydziela śluz, w skład którego wchodzą glikoproteiny, mukoproteiny, wchodzi przede wszystkim również woda. Błona śluzowa żołądka jelit jest kolokwialnie mówiąc śliska, stale nawilżona. Gdy gastroenterolog wykonuje kolonoskopię, to opisuje tak w prawidłowym jelicie, że błona śluzowa jest gładka, lśniąca z prawidłowym rysunkiem naczyniowym. Podczas badania endoskopowego właśnie ta błona śluzowa jest taka lśniąca, połyskuje. Ona cały czas jest zwilżana i pokryta ochronnym śluzem. I do takiego śluzu nie może przykleić się nic. Ani, że tak powiem, skórka od pomidora, ani skórka od papryki, ani skórka od jabłka. Gdybyście chcieli zrobić takie doświadczenie i wzięlibyście na przykład ślimaka, który ma swoją nogę zwilżoną śluzem, jak zobaczycie i dotkniecie ją, to ona jest taka śliska, to tam również do niej nie przyklei się ani skórka pomarańczy, przepraszam, nie pomarańczy, skórka jabłka, pomidora, papryki, etc., etc. Tak? Po prostu jest to niemożliwe. Trzeba też zwrócić uwagę, że nasz żołądek i nasze jelita wykonują cały czas ruchy perystaltyczne, które przesuwają pokarm. W związku z tym w wyniku skurczy mięśni gładkich dochodzi do przesuwania treści pokarmowej. Nie może się zatem do błony śluzowej nic przykleić. Jedyne co się może stać, to na przykład wytworzenie wrzodu, czyli ubytek śluzówki, który faktycznie długo się goi. Jeżeli sięga on powyżej błony podstawnej, goi się bez pozostawienia blizny, a jeżeli jest głęboki, wypełnia się tkanką łączną i powstaje blizna. Niemniej jednak nadal tam się nic nie przykleja. W żadnych opisach z gastroenterologii, gastroskopii nigdy nie spotkałem się z takim stwierdzeniem, że pacjent źle przygotował się do badania i do błony śluzowej na przykład jelita czy do błony śluzowej żołądka były przyklejone skórki od jakiegoś jedzenia. To się generalnie nie zdarza, tak jak powiedziałem, jest to niemożliwe. Dlaczego? Z dwóch powodów. Bo błona śluzowa jest pokryta w cudzysłowie śliskim śluzem, a po drugie dlatego, że wykonuje cały czas ruchy perystaltyczne, to już nie błona śluzowa, mięśnie gładkie, budujące te narządy, które uniemożliwiają przyklejenie się na przykład skórki pomidora, papryki, czy na przykład pochodzącej od innego warzywa, bądź od innego owocu. Jakkolwiek by na to spatrzeć, czy z punktu widzenia ustawy o podatku na przykład VAT, czy z punktu widzenia na przykład botanika. Ale zwróćmy uwagę na jeszcze jedną ciekawą kwestię. W takim razie ktoś może zadać pytanie, to dlaczego gdy ja zjem jabłko ze skórą, albo paprykę ze skórą, bądź nażrę się pomidorów, to żygam? Coś się tam musiało mi przykleić do żołądka, tak? Otóż nie. Trzeba zwrócić uwagę na to, że ta skóra jest ciężkostrawna. Zawiera błonnik, zawiera celulozę, który nie jest trawiony przez człowieka. Część błonnika jest rozkładana przez bakterie jelitowe z rodzaju Bacteroides, Enterobacteriaceae, czy na przykład Lactobacillus. Dlatego w wyniku tego procesu powstają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, takie jak na przykład kwas masłowy, które działają troficznie na błonę śluzową jelit. W aptekach dostępny jest suplement, który zawiera substancję czynną maślan sodu, a więc sól sodową kwasu masłowego, właśnie która ma odżywiać błonę śluzową nabłonek jelit. Ale to jest taka ciekawostka. Dlatego nawet czysta celuloza nie ma 0 kilokalorii, dlatego że częściowo jest trawiona, ale nie przez nasz organizm, nie przez enzymy, tylko przez mikrobiotę jelitową.
Ale już odpowiadając Wam na to pytanie, dlaczego wymiotujemy po zjedzeniu takich pomidorów, jabłek czy papryki? Otóż odpowiedź jest banalnie prosta. Po prostu jest to pokarm ciężkostrawny. Jeżeli zjemy go dużo, no to dochodzi czego? Do zalegania tego pokarmu w żołądku, tak? Jeżeli pokarm długo zalega w żołądku, no to niestety uruchamia się odruch wymiotny. Najpierw pojawiają się mdłości, później niekiedy, kiedy to jest silny taki odruch, pojawiają się wymioty, niekontrolowane odruchy. A więc zaleganie takiego pokarmu w żołądku, związanego z tym, że jest on praktycznie nietrawiony przez organizm człowieka, doprowadza do powstania nudności i do pojawienia się później wymiotów. A więc nie dlatego, że coś nam się przykleiło do błony śluzowej, do żołądka, jednakże dlatego, że po prostu same w sobie te skóry, one są ciężkostrawne, długo w żołądku zalegają, tak? Opóźniają ten odruch żołądkowo-jelitowy powodujący przesuwanie treści żołądkowej do jelit i w związku z tym powodują nudności, a u niektórych wymioty. Objawy dyspeptyczne. U osób z IBS-D, czyli w tej postaci biegunkowej, intensywne skurcze perystaltyczne błony śluzowej żołądka mogą prowadzić do wzmożonego odruchu żołądkowo-jelitowego i wtedy nie pojawiają się wymioty, a co? Sraczka. Wtedy wzmożony odruch żołądkowo-jelitowy skutkuje biegunką, tak? Pokarm jest na drodze odruchu wypychany z żołądka do jelit, pojawiają się gazy, wzdęcia, jednorazowe oddanie wodnistego bądź półpłynnego stolca i objawy mijają. Tak? Jest to typowy przykład zaburzenia czynnościowego, tak zwany odruch, wzmożony odruch żołądkowo-jelitowy. Moi drodzy, czyli podsumowując ten film, nic Wam się do żołądka, czy do na przykład błony śluzowej jelit nie ma szansy przykleić, tak? Jeżeli się czujecie po tych produktach źle, wymiotujecie, jest to związane z tym, że są one po prostu ciężkostrawne, dlatego że skóry nie są trawione, skóry owoców, tak, warzyw nie są trawione, zawierają znaczną ilość błonnika w postaci celulozy, możecie je wtedy obierać ze skórki, będą łatwiej strawne. Ale i tak czyhają inne niebezpieczeństwa w postaci na przykład dużej zawartości FODMAPS. Chociaż jeżeli chodzi o pomidory, to tak średnio, a jeżeli chodzi na przykład o paprykę, no to już nie. Ale jabłka na przykład zawierają dużą ilość FODMAPS i mogą mimo wszystko powodować gazy, wzdęcia, pierdy oraz luźne stolce. I też trzeba uważać. Jak widzicie, wszędzie czyhają jakieś zagrożenia. Czy to nie w skórce, która chce nas zaatakować, to na przykład w węglowodanach, które chcą spowodować nadmierną fermentację w naszych jelitach. Tak więc musicie być ostrożni, dobierać te produkty, które są przez Was dobrze tolerowane. A na koniec pytanie od mojego widza. Czy obecność skórki od pomidorów czy od papryki w stolcu to jest objaw nieprawidłowy? Nie, to jest objaw jak najbardziej prawidłowy. Tak jak wspomniałem, nie są to z produkty trawione, więc znalezienie skórki od pomidora, papryki i tak dalej w stolcu ani nie świadczy o przewidzeniach, ani nie świadczy o schizofrenii, ani nie świadczy o tym, że mamy jakieś zaburzenia, pod warunkiem, że oprócz tego nic nam nie jest, czyli oddajemy regularnie prawidłowo uformowany stolec bez domieszek patologicznych, czyli na przykład ropy krwi, etc., etc. Moi drodzy, jak widzicie, czasami możemy coś źle zrozumieć. Na przykład wydaje nam się, że to się skórka przykleiła do żołądka, a w rzeczywistości nic się nie przykleiło, tylko po prostu mdli nas, mamy nudności, bo jest to pokarm najzwyczajniej ciężkostrawny czy trudnostrawny. Moja teściowa kiedyś źle zrozumiała to, co do niej mówił teść. Mówi do niej Grażyna. Zaraz przyjdzie hydraulik, ściągnij majtki. To już nie mamy jak zapłacić, Stachu? Z kaloryfera ściągnij majtki, Grażyna. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.